dzisiejszym wydaniu kroniki proponujemy. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwały w sprawie podwyższenia podatków i opłat za wywóz nieczystości. Biblioteka Miejska zorganizowała pokaz filmu Trzeci Warunek, zrealizowanego pod koniec lat 50. ubiegłego wieku w Końskich. Kolejna sesja Rady Miejskiej pobiła chyba wszelkie rekordy czasowe. Trwała bowiem z przerwami ponad 5 godzin, ale też było nad czym tak długo debatować. Najwięcej kontrowersji wśród radnych wywołały projekty uchwał w sprawie podwyższenia podatków od nieruchomości i środków transportu oraz opłat za wywóz nieczystości. Projekt zgłoszony przez burmistrza proponował pozostawienie stawki za odpady segregowane w wysokości 2,70 zł, natomiast podwyższenie za niesegregowane do kwoty 7,50. Komisja Rozwoju Gospodarczego natomiast złożyła inną propozycję, mniej korzystną dla osób, które śmieci segregują. Zgodnie z ich wnioskiem za odpady segregowane będziemy płacić 3,60 zł, a za niesegregowane 5,50 zł. Najwięcej uwag do tych dwóch projektów uchwał zgłosili radni Barbara Zielińska i Piotr Słoka. Wszystkie projekty uchwał zostały przez radnych przyjęte zdecydowaną większością głosów. Zachęcamy Państwa do oglądania rozmowy z burmistrzem Michałem Cichockim, także na temat podwyżek podatków i opłat za śmieci. Konecka Biblioteka znów przygotowała dla mieszkańców niespodziankę. Dzięki staraniom dyrekcji około 100 osób mogło obejrzeć projekcję filmu nakręconego w Końskich w 1958 roku przez Wojciecha Fifka zatytułowanego Trzeci Warunek. Opowiada on historię formowania się w miasteczku drużyny zuchowej. Dzięki niemu młodsza część widowni mogła zobaczyć, jak wyglądały Końskie ponad pół wieku temu, a starsi przypomnieć sobie brukowane ulice, jeżdżące dorożki i park z piaskowymi alejkami. Na sali byli także obecni niektórzy ówcześni młodzi aktorzy i statyści występujący w tym filmie. Telewizja internetowa Końskie zwróci się do właściciela licencji o nieodpłatne udostępnienie filmu szerokiej publiczności na portalach, z których korzysta.